Hejo, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Astroneer i tym razem gram sam, bo Łeza jest wredny i nie chciał ze mną grać. Widzę planetę, widzę gwiazdki i nie wiem czy orbituję wokół naszej planety, czy się powoli oddalam w przestrzeń. Nie jestem w stanie stwierdzić. Wyrzucił mnie w kosmos, nie chciał mnie ratować, więc zaczęliśmy od nowa drugi sezon, ponieważ... Powiedz, że wylądowałeś na nowej planecie, niech uwierzył. Jeszcze raz. Hej, z tej strony Eleven! Wylądowałem na nowej planecie, Łeza też tu jest, w ogóle nie. Sun. To jest najbardziej retarded początek odcinka, jaki kiedykolwiek wyszedł. Wytłumacz, co będziemy robić w drugim sezonie? Czy będzie jakiś zróżnicowany gameplay? Czy też będziemy błądzić po jaskiniach przez 6 odcinków? Tak oficjalnie zaczynamy drugi sezon tejże jakże ciekawej, interesującej i w nowatorskiej serii prowadzonej przez dwóch zajebistych youtuberów z bardzo rozwiniętym komentarzem, o właśnie! Poważne dyskusje! Zacięte dialogi! Życiowe problemy! Super akcja z kopaniem dołków! To wszystko i jeszcze więcej w naszej nowej serii Zastroń! Yeah! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Drugi sezon siedzi i zaczyna. To będzie początek super przygody. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Powiedz kiedyś przestać. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Aha, tam widzisz to? Widzisz? Co? Co? Który mi się tu pokazuje palcem? Stań za mną. No. I jak patrzysz. O, tam. To co tam widzisz? No tam są góry. Nie, przed! Nie załadowało mi się teraz! Ej, mam render distance chyba zmniejszony, wiesz? O, ty. I wiesz co jeszcze mam? Mam jeszcze 50% tlenu! Jeszcze najprzyjemniejsza... Zaczyna się! Najprzyjemniejsza rzecz w tej grze to patrzeć jak umierasz, stary. To jest smutne, ale to jest takie true. Dobra, wytłumacz mi, bo ty byłeś w tej grze minimalnie dłużej ode mnie. Co to jest ta trawa teraz? To jest... złożo... Nie. Jak to się nazywało? To jest złoże zieleni? Słuchaj, ty wiesz co? Nie pytaj, tylko kop. Organiczny to jest jakiś, o. A nie zapomnij, że na kum masz plecak. Pamiętam. I wiesz co jeszcze mam? Mało tlenu. Ja pierdolę. Ja zbieram na razie to żółte coś. O, 50% tlenu teraz. Nie jest tak źle. Stary, czy mi się wydaje? Dobrze mi się wydaje, widziałem koteczka. Ej, to jest jakiś nowy efekt, jak to kopię. Nie wiem, co to do końca robi. No i co tutaj jest? No jest tak, jak było. Nadajniki i tak dalej, można rzeczy robić. Nadajniki, pierdolniki, bardzo ładnie wszystko, ładnie. Tak. Ale, okej, okay, czyli musimy zacząć od żywicy w takim razie, nie? Aha, to teraz znajdź żywicę, to będzie. Ja nic nie pamiętam! Patrz. A co też to widzisz? Też to widzisz? Takie kurde... Co tu jest? I co to robi? Bo to ani nie zbiera, ani nic. Daję ci nadzieję, kurde. Daję ci nadzieję, że znajdziesz coś, a tak naprawdę... A to ma być? Bo to naprawdę nic nie daje. O co chodzi? Na szczęście my jesteśmy weteranami, to wiemy, co robimy. Dokładnie. My tutaj w ogóle... Jest! Mam resin! Ja mam, wiesz co? Aha, mało tlenu! No ja też. Stary, nie zapomnij, że mamy sprint. O, faktycznie! Suffocating, widziałem, dusi się. Ja nie, skądże? Ale to brzmi strasznie po angielsku. Mówiłeś po polsku, a no kurwa, dusi się ciele pewnie. Suffocating, a, nie? A po angielsku suffocating! Co robisz? No kurwa, tylko suffocating! Suffocating. O, slajduje po... płaskim terenie. Nice, nice. Dopracowana gra. Quality gameplay 2017. Stary, to jest jedna z nielicznych gier dobrych, którą można spotkać. Dobra, słuchaj, jakiś wrak znalazłem. I już mam 25% tlenu. Wiesz co? To był zły pomysł. Już mam 25%. Co ty kurwa robisz? Co ty? Umieram! I'm suffocating! Miałem 50%. Ej, ja nie mogę tlenu z tego wydobywać. O kurde, czemu nie mogę z tego wydobywać? No...
Dedne, jak? Czyś był in asshole, czyli w dupie? O, przeżyłem. Ej, ale... in asshole. Ej, ale słuchaj, nie możemy wydobywać złóż. Czemu? To się jakoś inaczej teraz robi. Oni mają na to sposoby. Stary, teraz potrzebujesz kurwa normalnie łopaty. O, Minecraft, it's Minecraft all over again. It's Minecraft all over again. Powiedz ci jedną ciekawą rzecz? No? No bo Julka tutaj ze mną jest ogólnie w Wielkiej Brytanii i ona się uczy angielskiego. I ona myślała, że powiedzenie ma się kogoś w dupie można normalnie bezpośrednio przetłumaczyć. Więc poszła teraz do pracy i powiedziała, że I have you in my ass. O nie! O nie, najgorzej! Więc no, życie... To chyba... Płata nam trochę problem. Co ty tam robisz beze mnie, stary? Co ty badasz za jakiś... No bo właśnie jest wrak, próbuję go odkopać. Pamiętasz, odkop, jak odkopaliśmy tamten poprzedni wrak? Pokaż mi, jak go odkopujesz. Pokaż mi swoje towary. Brak energii, no to więcej się nie odkopię. I help. I am helping. Jak ja uwielbiam ten twój grzyb angielski, I help. Złoto. Ja mogę codziennie do ciebie tak mówić. I help. Mówisz. No znaczy... Żeby nie było, ja nie jestem taki retarded w prawdziwym życiu. Ale lubię być. To jest moje hobby. No to widzę, że się rozumiemy, bo lubimy spierdolenie na tym samym poziomie. Lubimy spierdolenie na tym poziomie. O, dobra, masz tlen, bo masz chyba mało tlenu. You know. I suffocate. Suffocate. Doleci. I suffocato. Suffocato. Co robisz? Suffocato. Czekaj, co tu... Aha, dobra. Powiedzmy, że... Aha, dobra. Uwaga, już robię, już odpierdala. Patrz, co ja robię. Już zaczynam. Już zaczynam swoje magię. Czary mary. Słuchaj, ja mam tylko organiczny. Ja nie wiem, po co nie, mi to. Nie ma za co. Dobra. Nie ma za co. No, sztuk by się miało przydać, nie wiem. A, bo z tego się paliwo zrobi. Cześć, co my zawsze potrzebowaliśmy na początku? Wiesz co, potrzebowaliśmy research. Złożony, miedź i złożony. To teraz złożonego. Ty burza piaskowa! O ty! Cześć, robimy mur, z której strony? Pod sobie! Łeza, mur! Po ciebie! Łeza! Co tam? Wpadniemy do jaskini i będziemy w dupie, będziemy in asshole! Stary, do you have me in your asshole? Do you have me in your... Nie, proszę, nie. Najgorsze nightmare scenario, no w ogóle, nie? Do you have me in your asshole? Do you have me? Aaaaaah! Ej, tlenu nie mamy! Podróż do wnętrza ziemi! Co tu się dzieje? What could go wrong? Czy umarłeś? Nie. A ty? Jeszcze nie. No właśnie, tylko póki masz energię. Kop, nie mam tlenu! Nie mam tlenu! Ja też nie mam, to kopy póki możemy. Ale nie na bok! W dół, łeza, w dół! Sorry, gdzie ty jesteś? Orientację w ogóle zmieniłeś, czy coś? Straciłeś? You know what I mean? Ja się boję, ja nie mam tlenu, stary! Ja też nie, kop, i tak już nie żyjemy, no. Stary, ja nie wiem, co mam w plecaku? Ja mam tylko organiczny jeden, to wiesz, chuj z tym! A chuj z tym! Jak umierać? Tu umiera... O nie! Tak. O nie! Suffocating! O nie, stary! Co się dzieje? I suffocating! Ale to jest taka masakra, bo ja chyba nie widzę, co się dzieje! No wiesz no. Co? Zupełnie się tego spodziewałem. We suffocato! Co? Teraz tu... What? Co? Co się stało? Nie wiem, ale to było beautiful i ja chcę tak jeszcze raz wejść we mnie i... O nie, łeza! O nie! Stary! Ej, teraz tam spaść, nie? To jest pić śmierci, to jest kara za bycie chujem. Czekaj, kara za bycie chujem. Ale uwaga, Słuchaj, nie! Ja to zakopię, zrobimy nad tym górkę czekaj. Małą i będziemy wiedzieć... Poczekaj. Ty chcesz tam z mu spaść, prawda? Wiesz co, za każdy chujowy joke w tej serii trzeba spędzić. Znaczy trzeba spędzić skok. Trzeba po prostu tu kurwa skoczyć i masz problem, nie? Wiesz co, myślę, że nie będzie potrzeba tych joke'ów, bo my będziemy sami tam skakać.
Okay. Zrobimy, co ty na to, żebyśmy zrobili sobie małe iglo? Małe? Jak małe? Ej, zróbmy, Zróbmy Eleven. Ej, co? Mateusz! What do you want from me? Zróbmy competition. No? Na najpiękniejszy domek w całym universe. Słuchaj, na razie nie mamy z czego żyć, a ty chcesz domki stawiać, może potem? Tak przy setnym odcinku serii. Przy setnym? Ty, widzę, bardzo optymistycznie patrzysz na tę naszą serię. To ja zawsze... Jak ty nie będziesz, jak my nie będziemy patrzeć optymistycznie, to nasi widzowie też nie, to tak to działa. A. I właśnie w tej chwili zjebałeś, seria w tej chwili umiera przez ciebie. Jak się z tym czujesz? Jak to się robi? Szybko. Nie no, ogólnie... Tu trup cały czas leży... Czy ty widzisz, że tu cały czas trupy leżą? No, nasze. Czy one będą do końca, kuba, naszego życia? Będą ci przypominać, jak bardzo zjebaliśmy. Ale ty nie rozumiesz, że tu trupy leżą. No rozumiem powagę sytuacji, ale... Nie, nie rozumiesz. You scared? Boisz się? Boisz się trupów? Łeza, normalnie, jakieś... bo mi się przypomniała seria z Ricka i Mortiego, gdzie muszę zakopać Ricka i Mortiego. No oni zakopywali siebie samych, to my też będziemy może musieli. Ale ty nie rozumiesz, że to nasze trupy są. No... O, zniknęły. No teraz wyszedłem na głupka, no. Bo ja tu widziałem siebie. No też widziałem, że byliśmy tam. A, dobra, czyli nie jestem popierdolony, aha. Jesteś, tylko troszeczkę mniej niż sądziłeś. Dobra. Powiedz mi, co ty robisz? Zrobiłem nam norkę, żebyśmy się schowali przed jakimiś niebezpieczeństwami tego świata. Na przykład przed hejt komentarzami. Kurwa, nie mów mi! O, brak energii. PewDiePie już nagrał. Pamiętasz te hejt komentarze z 2015 roku? 2015? Myślałem, że w 2011 one też istnieją. PewDiePie już to nagrał. Co, ty myślisz, że to umarło? Dwa lata temu? Ty A myślisz, nie? że to umarło? Nie! Nie? O nie, stary, coś ty. To nie umarło, to dalej się rozwija. Nowotwór się roz... Dobrze to robię? Jeszcze raz tkniesz mój domek. A ja nie wiem, czy ja... Słuchaj, zostaw... Dobra, ja pójdę zrobić swój własny... Nie, zostań tutaj, tylko ja nie psuj. Ja chcę zrobić swój własny. Mogę mieć pozwolenie, żeby zrobić swój własny domek? Możesz, tylko nie psuj tej norki, bo kurwa, wypatroszę. Wypatroszę, za szmaty wezmę i wypatroszę. Okej. Więc tak, mój domek będzie far better i lepszy. Far better and far more superior than yours? Tak, więc teraz kurwa... Myślałem, że ty ten kanion wykopałeś, że to twój domek będzie. To jest mój domek. Wow! Stary, mam doła, nie? Idź skocz, kurwa, idź skocz! I'm jumping! The end! The end is here. The end is now. The future is here. Dobra, słuchaj, bo my się trochę opierdalamy, nie? Nie, dobrze, 40 minut trzeba wyrobić, nie? Pff, serio 40? No nie, ma ile zazwyczaj nagrywamy? Ja myślę, no bo to 40 to było właśnie jak my już naprawdę nie wiedzieliśmy co ze sobą robić. Myślę, że tak po 20 byłoby optymalnie, nie? Dobra, ty masz zawsze rację. What? Co? Powiedz coś serio i nie kłam. Okej, jesteś, czy twój fryzjer cię nie lubi? Ja wiem. O nie, to mocny punkt! O nie, wyciekło! Informacje tajne o mnie! Wyciekły! Pójdą na tajną Wikipedię o polskich youtuberach! W ogóle to ja bardzo szanuję panią Grażynę, robi zazwyczaj dobrą robotę. Ale nie liczę z ostatnio. Ostatnio chujowa robota była. What? Przepraszam. Co? Łęza, co? Kurwa, ja nie wiem. Czekaj, explore, discover mine, jak dig flat, add, tak dig dalej, flat. Dobra. Dobra, spłaszczenie piłka. Tak, dig flat, dig flat. A może to jest mieszkanie penis? A, dig flat. Penisowe mieszkanie. Dobra, żeś wybrnął, ty. Zna się ten English. Zda się ten English, no.
Ale czy zawsze build nie było tak, extend, powiedzmy, że u ciebie się w odcinkach nic nie robiło, a u mnie się robiło tak, wszystko? Tak, zawsze, więc w następnym odcinku będzie wszystko. Kurwa. Powiem tobie jedną rzecz. Jestem zawiedziony. Czym? Ponieważ ogólnie... A to zaraz ci powiem. No mów, nie wstydź się. Teraz. Bo ogólnie, jak wiesz, zacząłem serię Little Nightmares, tak? No. I mała postać, bo o grze nie wiedziałem nic, zaczynając grę, nie? I grę nazwałem, znaczy małą postać, nie wiedząc, czy to dziewczyna, czy chłopak, już wiem, że to dziewczyna, nazwałem ją Dwunastek. O kurwa. Dobra. I kurwa nikt nie szalił Joe'ka, nie? Ale wszyscy tak, czy to nie będzie, ona się nazywa Szóstka, już przynajmniej byś blisko. A ja mówiłem, bo on ma chude nogi, nie? I dlatego kurwa nazwałem go Dwunastek, bo ma chude nogi jak ty. Ale kurwa nikt nie szalił. Oh Jesus. Ej dobra, więc... okej, o co chodzi z tym kopaniem, z tych źródeł? Chciałem się po prostu wyżalić. Przyjmujesz no moje wyżalenie? Przyjmuję twoje wyżalenie, ja rozumiem. Ja... I understand, I support. A, no to chyba... good. Wiesz, symetra, takie rzeczy. I don't understand your reality, czy jakoś tak. Czy jakoś tak. Ej, kurwa, jak się kopie rzeczy w tej grze, bo mnie to zaczyna wpieniać. Dobra, ja ci tutaj zaraz zrobię z ziemi łopatę. Po prostu potrzebuję jeden, dwa sticky i jedno drewno. Ej, nie. Stary! O nie! Idzie burza, muszę użyć twojej iglo na razie. No to chodź do mojego iglo, spoko. Jestem w trakcie budowy, wiesz? Po to je zrobiłem, nie? I zrobiłeś okno tutaj, stary. Przypadkowo. Tak, miało być okno, tak. Stary, ładnie. Tak miało być. Zrobiłeś drugie? Nie. Drugie to jest wejście. Balkon, przez balkon się wchodzi. Dobra, widok na niebo, widok szyber. Weza, mam ci zrobić okno w twarzy? mam ci zrobić okno w twarzy. No właśnie, śmieszne nawet. Tak jak Torbjorn, nie? Aha, I've made some improvements to your face. I made some improvements to your face. To jest najpiękniejszy tekst w tym Overwatchu. Ładnie. Bardzo ładnie. Jest dobra, pieprzenie, może zakończymy ten odcinek tutaj. Także kreatywni youtuberzy wykazali się kreatywnością. Ej, w tym odcinku, czekaj, zrobiliśmy czy w ogóle dużo. Można umrzeć tutaj na tej burzy, czy nie? Chyba nas może zmieść. Możemy dostać od czegoś. Kurwa, pudełkiem. No da się. Oh shit! Stary leciał! Oh no! Oh shit! Power! Nie, dobra, bo zaraz sąsiedzi przyjdą mi wpierdolić. Chciałbym mieć taki sąsiad. Co? Co? Przestań mi zadawać głupie pytania. Nic nie wiadomo, a ty się czepisz. Dobra, panie i panowie, dziewczynki, chłopczęta oraz psy, żegnamy ten was w tym odcinku. Co, czemu psy? Zwierzęta, co? Zwierzęta i psy. Okej, zwierzęta i psy, tak. Żegnamy was w tym, że jakże pięknym odcinku gry zapełnionej muzyką rodem ze Stranger Things. Oglądałeś? Oglądałem. Ja nie, serial. Kurwa. Dobry serial. 80 lata i te klimaty. Zajebiste. Lubię te rzeczy. Dobra, my kończymy ten odcinek. Następny będzie klasycznie łezy. Także no, dziękujemy. Linki w opisie i w ogóle. I powiedzcie nam, jak kopać, ale zaraz się pewnie dowiemy, bo to odcinek łezy, więc on będzie bardzo produktywny. Tam będzie dużo rzeczy, a ja będę ciągle umierał. Także klasyk. Ejo, cześć. Bye, pa. Bye.